Witajcie! Dzisiaj robimy rekonesans na polu. A to z tego względu, że jeden z widzów wstępnie powiedział, że podejmie się tematu przywrócenia tego ugoru do żywych, że tak powiem. No i idę tutaj, żeby zobaczyć, jak tu jest mokro i czy jest mokro i czy da się robić ciągnikiem. Tu chyba jeszcze moje trochę grząsko tutaj, powiem wam. To jeszcze jak traktorem ja tutaj szarpałem się. Zobaczymy, jak to wszystko tu wygląda. Czy nie jest za mokro? Kurczę. Trochę mokro. Trochę mokro i przez to może to bardzo, bardzo popsuć szyki w tych naszych robotach tutaj. O, dziki tutaj sobie grasowały, widać. No i no tu jest taki dołek, w tym dołku woda. Chyba tu jest za mokro jeszcze, żeby tu cokolwiek robić. Tutaj jest górka, to tutaj będzie łatwo, ale tam jakby prosto pojechać, to będzie grząsko. Tutaj tym orkanem, co widzieliście, on zaczął tutaj chlapać wodą. O kurczak, o tu ścieżka. O, nie, to jest błoto. No nie wiem. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale taki rekonesans powiedziałem, że zrobię. To robię. Tu jest ten rejon. Tak, jak tutaj mamy te obrzozy, te tutaj z bliska i tamte w dali te brzozy. Tutaj jest ta wierzba i wzdłuż tej wierzby tam idzie rów. To przy rowie wiadomo jest twardo, ale tutaj ten środek, no to jest grząsko. Przy brzozach, tak powiedzmy, jakbym powiedział, że od brzóz w prawo, powiedzmy, niech będzie 15 metrów, jest ok. Potem tutaj ten sam środek, na tą, widzicie tam na samym końcu, jest ta kula taka z tej wierzby. To ten środek centralnie jest grząski i powiedzmy od tej kuli jeszcze w prawo z 10 metrów. To jest taki bardzo wrażliwy punkt. Tam, tutaj może być grząsko. Potem od powiedzmy połowy, pomiędzy tymi dwoma kulami, od połowy w tamtą stronę jest sucho w miarę, bo tam jest górka, tam mi się zawsze dobrze jeździło. Zresztą stare filmy to zobaczycie tam, jak tutaj, czy bronowałem, czy coś. I od tej kuli w tą stronę w lewo też będzie sucho i za brzozami też, ale tam jest kawał takich pniaków, co wyrywałem, to wyrywałem, a reszta pogniła. Także tak to wyglądało. No i co? Tutaj ten kawałek, ten o tutaj, to jest taki dosyć suchy. Tutaj nie będzie problemów. No i gdzie jeszcze? Ten kawałek tutaj może być, ale to taki mały kawałeczek, tutaj ten placyk, to będzie tak trochę grząsko, bo tutaj zawsze tak było grząsko. No i reszta wydaje mi się, że jest taka dosyć dobra. Tamten odcinek aż do tej linii lasu, to jest cały suchy, tylko tam jest tam trochę pniaków takich małych, nie wiem, no takie troszeczkę większe, tam powiedzmy 20 cm to będzie największy, ale one już są tak przegnite, spróchniałe, więc jeżdżone 10 razy talerzówą, więc to tam już podejrzewam, że nic nie będzie. Zresztą całe pole, które tutaj widzicie, i tamten kawałek nie, tamten ja jeździłem talerzówą z 10 razy, natomiast ten kawałek, co tutaj jest, był przejechany w tym roku, był przejechany talerzówą, też kolega pojechał najpierw wzdłuż, a potem na poprzek. No i tutaj nic mu się nigdy nie stało, także, a pruł tak, że ja się sam bałem, mówię, kurczę, ciągnik rozwali. Albo talerz połamie, ale nic, po prostu szedł jak burza. Tu jest jeden taki moment, ale to ja bym ewentualnie pokazał, gdzie trzeba uważać na pniaki, tak żebym na pewno 60 wziął i tutaj bym zrobił, stanął tam, gdzie pokazał co i jak, i to byłoby wszystko dobrze. No jest grząsko, no kurczę blade, jest grząsko, nie miało kiedy wyschnąć. Ziemia troszeczkę zmarznięta, ale to tak, że ona pod nogą się poddaje. O, widzicie?
No i jakby tak trochę potupał w miejscu, to by woda wyszła. No jest jak jest. Taki, także dzisiaj taki rekonesans na polu, w razie czego jak to wygląda. Na łódź widzicie taka około 1,5 metra. Może być miejscami większa, ale to jest tyle. Zresztą zobaczcie jeszcze na roślinność. To jest ewidentne wskazanie, że to jest teren podmokły. Ta trawa występuje tylko i wyłącznie na terenach podmokłych. No i tak to wygląda. Także w tym roku mam nadzieję, w przyszłym roku mam nadzieję, że tu będzie już wszystko odwodnione. Spółka wodna się wykaże. Tak jak miałem uzgodnione to wszystko. No i tyle. Także ten. No i potem oczywiście, jak już będzie to wszystko zaorane, zobaczymy, czy może co i jak, ale będę chciał na pewno te wszystkie drzewa stąd usunąć. Bo tu ma być pole, las, mam tutaj ten kawałeczek i to drzewa będą w lesie, a tu będzie pole, także te wszystkie drzewa, co tutaj widzicie, to one stąd znikną. I tyle. Na pewno kilka zostanie takich, powiedzmy, jakichś zagajniczek, tamten małe, te brzuski takie, co widzicie z tyłu, to tam jest taki, taka enklawa fajna, zagajniczek. Ten zostawię, tam postawię sobie jakąś ławkę i coś i tyle. Będzie czego odpocząć w cieniu. Czy tam, powiedzmy, nie wiem. No to tyle, słuchajcie, z dzisiejszej relacji, takiej króciutkiej, niedzielnej. Zapraszam do oglądania mojego kanału. Cieszę się, że podobają Wam się moje filmy, że jesteście ze mną cały czas. Bardzo Wam za to dziękuję. No i oczywiście w poniedziałek startujemy z kilkoma ciekawymi robotami przy 60. No i oczywiście kupiłem linkę. Niestety, tak wiem, dobra, indyjska, ale była taka, zobaczymy ile ona posłuży. A w tym samym czasie, tak jak mi Franek poradził, dokonam zakupu drugiej linki. Już takiej, żeby była na półce w razie czego, jeśli ta indyjska strzeli. To tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!